Cześć, mam na imię Ola i pokażę Wam dzisiaj, jak zapakować płytę winylową na prezent pod choinkę. Do zapakowania mojej płyty winylowej będę potrzebowała papieru do pakowania prezentów, zestawu wstążek oraz rozetek, rozetki i wstążki w osobnym małym zestawie, nożyczek taśmy klejącej oraz tektury do zabezpieczenia płyty winylowej. I teraz moją płytę winylową wkładam pomiędzy kawałki tektury, które są wycięte w takim samym kształcie jak sama płyta, żeby zabezpieczyć ją i móc w takiej formie zapakować. Odmierzam kawałek papieru, jaki będzie mi potrzebny na to, żeby zapakować winyl. I teraz będę zaginać papier wzdłuż brzegów mojej konstrukcji. Odcinam nadmiar papieru, który mi pozostał. I teraz rogi tego papieru zawijam. Ważne, by dobrze docisnąć tę część papieru do krawędzi, czy to książki, czy właśnie płyty winylowej, żeby miała ładny i równy kształt. I tę pozostałą część zaginam. I całość zaklejam taśmą. Teraz, kiedy prezent jest już zapakowany w papier, możemy przystąpić do ozdabiania go wstążkami i rozetkami. Do zielonego papieru bardzo pasowały będą wstążki w kolorze złotym. Dobieram odcień rozetki i wydaje mi się, że ta będzie pasowała zdecydowanie bardziej. A żeby nieco urozmaicić ten prezent, wybiorę taką gwiazdkę, która posłuży mi za etykietkę. W związku z tym przyczepię gwiazdkę do rozetki. I tak przygotowaną i wzbogaconą rozetkę możemy przykleić do naszego prezentu i proponuję, żeby zrobić to w rogu. I tak prezentuje się skończony pakunek. Jeśli nie macie czasu zapakować swojej płyty winylowej w papier do pakowania prezentów, to proponuję Wam skorzystać z kartonu, specjalnego pudełka na płytę winylową, które też warto ozdobić, a zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Wkładam moją płytę winylową do pudełka. Pudełko jest na rzep, więc nie muszę się martwić o dodatkową taśmę klejącą, żeby je zabezpieczyć. Do ozdobienia mojego pudełka wykorzystam zestaw wstążki z rozetką. Oceniam teraz długość wstążki, jaka będzie mi potrzebna do tego, żeby całe pudełko objąć. I owijanie zaczynam od góry. Owijam pudełko w taki sposób, żeby wstążka skrzyżowała się dokładnie w tym miejscu. Ostatnim elementem ozdabiania mojego pudełka będzie dodanie rozetki w miejscu, w którym krzyżują się wstążki. Mocno dociskam taśmę samoprzylepną i tak prezentują się płyty winylowe zapakowane w papier do pakowania prezentów oraz w gotowe pudełko. Jeśli podobało Wam się to wideo, dajcie znać w komentarzu, jaką płytę Wy planujecie w tym roku zapakować na prezent. Do zobaczenia, cześć!